is where we all came from. In my mind, in my head, this is where we all came from. Witamy z synkiem w kolejnym nagraniu, tak? Synek się chce przywitać ze wszystkimi i dać rączkę i zabrać na ciebie kamerę, bo on by lepiej to nagrał. Słuchajcie, witam was w dzisiejszym nagraniu. Dzisiaj odcinek troszeczkę, no, inny niż tam prace typowo rolnicze, ponieważ troszeczkę bawimy się, słuchajcie, w ziemi. Ale żeby to wam wszystko ładnie zobrazować i mógł pokazać, co ja tutaj robię, zakładam kamerę na głowę i już wam opowiadam, co tu się dzisiaj w okolicy, słuchajcie, dzieje. No dobra, jedziemy. Tam dalej widzicie ładowarka i tata z przyczepą, czyli Łukasz tacie załadu, ładuje ziemię. Przesypujemy troszeczkę z tamtej górki tutaj w ten dołek, aby to troszeczkę zniwelować i wyrównać, po to, aby ta woda nam tutaj przestała już stać, i uporządkujemy troszeczkę. W związku z czym te bajorko, no, że nie tyle co się pomniejszy, ale nam po prostu ułatwi troszeczkę manewrowanie tutaj przy nim, bo tu się potem okazuje, że więcej jest tu poprzeczniaków niż to wszystko warte. No i ta woda niestety tutaj zawsze stała, więc trzeba tutaj w końcu się za to oczywiście wziąć. A ja rozrównuję to, co zostało przywiezione przyczepą. No, traktorem jest to lepiej, znaczy lepiej. Jest to zrobić łatwiej, traktor ma lżej, niż ma po prostu kopać i ładować ziemię. W związku z czym tak się troszeczkę dzisiaj podzieliliśmy z tego względu. No i próbujemy coś tutaj zadziałać. Ogólnie od 3 dni walczymy tutaj z wykopami i przesypywaniem. Potem wam pokażę też, jak te oczko zostało ładnie pogłębione. No i kamera też dziś zawędruje do Łukasza, także ja mu tutaj za chwilę wszystko powiem, co ma mówić, jak ma mówić, i taki łączony odcinek. Widzę, że tata jedzie z kolejną przyczepą, także muszę mu wytłumaczyć, gdzie ma jechać. Teraz jedź tu, gdzie ja przed chwilą spychałem, czyli za tym, co sypałeś poprzednim razem, co się pytałeś o tą tyczkę. Także widzicie, działamy tutaj jak na jakimś placu budowy, ale i takie prace się oczywiście w gospodarstwie wykonuje. Są one oczywiście też niezbędne, bo melioracja, uważam, to jest podstawą, jeżeli chodzi o prowadzenie produkcji roślinnej, bo jednak z tą wodą, chcąc nie chcąc, co jakiś czas się walczy lub też nie, więc lepiej mieć tu pewne rzeczy pod kontrolą.
i po prostu działać sobie dalej. Także kolejna przyczepa przyjeżdża z ziemią. No i myślę, że już powoli, jak to rozrównałem, to powiem wam szczerze, zaczyna to wyglądać, więc myślę, że efekt końcowy będzie naprawdę fajny. Zobaczcie, ta ziemia jest zbierana z tej pierwszej warstwy i możecie zauważyć, jak się kurzy, jak się pyli, to tylko świadczy o tym, jak sucho jest niestety u nas. No niestety, nic na to nie poradzimy. Dobra, działamy dalej. Co tam, synek? Za parę lat powiesz, że ty z ojcem meliorację tu robiłeś, nie? Tak, będziesz o nagraniu, to będziesz gadał. Słuchajcie, w 2017 roku dość sporo melioracji myśmy tutaj też poprawiali. Robiliśmy je po prostu na nowo, dołączaliśmy, udrażnialiśmy. Więc szczerze powiedziawszy, na naszych gruntach zostały naprawdę poczynione bardzo szerokie inwestycje po tym ciężkim i wymagającym, mokrym przede wszystkim roku, bo to od tego trzeba zacząć. No ale jak wiecie, no nie wszystko się zawsze uda zrobić. Nie na wszystko, jak to się mówi, znajdzie się fundusz, proszę. Znajdzie się fundusz i nie zawsze jesteśmy mobilni do tego, tym bardziej, że tamten rok, no niestety, ale był też złapanymi żniwami, więc jeżeli dała się tylko pogodą gdzieś tam kombajnem wjechać, no to korzystaliśmy z tych uroków i po prostu też kosiliśmy. Jeżeli się nie dało, no to koparka, szpadle w ręce, rury i jazda dalej z tematem. Więc no, to są teraz takie odcinki, które to na dobrą sprawę jest na to czas i możemy je poprawić. Do siewów pszenicy czy żyta mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc akurat takie działanie tutaj, można powiedzieć, nawet jest wskazane o tej porze roku. Akurat to jest działka po rzepaku, więc pójdzie praktycznie jako ostatnia gdzieś tam do siewu i możemy sobie na to pozwolić, więc jak co roku jakieś oczko wodne uda się poszerzyć, pogłębić czy przerobić, przebudować, to na pewno będziemy z tym działać. No w tym roku sytuacja hydrologiczna nam na to po prostu pozwala, bo jest sucho. Te oczko ogólnie rzecz biorąc zazwyczaj gdzieś jest tam oblężone wodą, a niestety w tym roku mamy sucho i udało się do środka wjechać ładowarką, powybierać całą darń, która tam gdzieś ciążyła i ta woda niestety nie spływała tak jak trzeba. Proszę, Misiu, nie spływała tak jak trzeba. No i widzicie, tak to na tą chwilę możemy mniej więcej zobrazować. Już tutaj troszeczkę udało mi się wyrównać, więc powiem wam szczerze, naprawdę zaczyna to fajnie wyglądać. Niwelujemy pewien nieużytek, czyli go pogłębiamy. Jedną stronę pogłębiamy, a drugą stronę podnosimy ze względu na to, że jest niżej. Sączki, rury, które żeśmy wkładali w 2017 roku, zostały pozarywane ze względu na to, że jest tam za nisko. No i musimy podnieść trochę teren, a dlatego, że jest sucho, to biorę praktycznie to, co ta leżówka zmieniła, no i biorę takie wierzchołki góry, tak? Staram się jakoś to skądś to wziąć, ten wyrobek, żeby móc podnieść ten teren. Akurat mamy pagórkowaty teren, więc nie ma tutaj z tym problemu. No fajnie by było, jakby było troszeczkę wilgotniej, to wtedy można byłoby tego co cenniejszego nie marnować, no ale no niestety musimy to zrobić. A jak będę tam bliżej przy wykopie, ogólnie zajmuje to już nam jakieś 3 dni. Budziałkę mam od 95. Myślę, że kilka lat zwróci się ta inwestycja ze względu na to, że bardzo dużo było nakładek, problemów z omijaniem. Ślimak dziki się tutaj też ponoszyły na tym nieużytku. No i przede wszystkim, co najważniejsze, co chcemy zrobić, osiągnąć, to mieć na środku pola trochę wilgoci w postaci oczka wodnego, zmagazynować tutaj wodę o ile się da. Zresztą kopałem, to wjeżdżałem do środka, to tak naprawdę nie było wody, ale było bardzo mokro, więc mam nadzieję, że
Wtedy to było wszystko takie za płytkie i woda ulatywała do rowu, tak, odwadniając tego. A teraz go pogłębiłem, myślę, że no zobaczymy, no ja po prostu, no trzeba coś robić, tak. Słońce wysoko na niebie, praktycznie 60. Dziś mija drugi, czyli trzeciego, czyli jutro minie 60 dni od ostatniego deszczu konkretnego, tak? 3 lipca u nas spadło, a tak to jest, no jest lipa po prostu, lipa z wilgocią. Możecie zobaczyć, chociaż on suche to suche. Ale tak zobaczymy, no głównie Manitu pracuje w wykopie. Zenek teraz wziął tura, żeby pomagać mi trochę spychać, bo faktycznie jest trochę za dużo roboty jak na jedną maszynę. A takie delikatne rzeczy może robić to tur, tak? Zresztą kiedyś tur tylko i wyłącznie robił przy takich maszynach. Tutaj małe spiny, bo tak już trzeci dzień się tym zajmujemy. Inne z pracy spanęły, oczywiście oprócz obory. No tak to wygląda z daleka, no tam studzienkę daliśmy. Ogólnie tu wszystko było nieużytek. Tu gdzie jadę też był nieużytek. Tam wszystkie rury, które w 17 roku, jak było te zalania, dociągamy do końca, montujemy je w jednym miejscu. No i tutaj jest wykopany przeze mnie, nawet tą ładowarką tam można zauważyć, że tam ciężko było. No wiadomo, można byłoby koparkę, wszystko, ale no jakoś wolimy to sami zrobić. Tu będę miał taką górę ziemi do zebrania. Oczywiście to wszystko no to nie zaniedbań, ale to nie nasze, tylko Państwowych Gospodarstw Rolnych. Oni z każdego nieużytku, z małego nieużytku powiększali go do dużego nieużytku, więc magazynowali wszystko, co się da, łącznie ze śmiećmi, to wszystko praktycznie znajdujemy w tych nieużytkach, tych stawkach, czy tak zwał, jak zwał. Wszystko, praktycznie wszystkie śmieci. I tu musimy jeszcze jedną rurę muszę zrobić wykop ładowarką. Tu mam już przygotowany urobek, żeby w miarę, jeżeli będzie za płytko, to żeby podsypać. Tak to tu wszystko wygląda. Jeszcze sobie tu podepchniemy. No i woda będzie spływała tutaj do bajorka. Tam go jeszcze troszeczkę zobaczymy, no po prostu natchnęło mnie, przysypaliśmy wapno, powiedziałem, że nie, koniec, ja nie będę się męczył w sianie, w uprawie. Jeszcze zostało nam tam jedno pole i praktycznie wszystkie pola mamy ponaprawiane. Miałem nie używać łyżko krokodyla do tych rzeczy, ale powiem wam, że jest rewelacyjny. Bardzo solidne, nie jest to co jak nie innej firmy polskiej, łyżkę tam Kuba ma pospawana. Wiadomo, że nowa, ale to nie znaczy, że nowa, tamta i nowa się pogięła. Także więc no, jestem naprawdę zadowolony. Staram się oczywiście oszczędzać, ale naprawdę robi robotę. Spłycamy go na razie, bo chcę. Mamy tutaj dużo kamieni. Ogólnie jest sucho, ciężko jest kopać w takich warunkach. Mówię, trochę mogłoby popadać. Spłycam go, bo chcemy poziom znaleźć, ale niestety w tych chaszczach tego poziomu nie znajdziemy. Na razie go tutaj wyżłobimy mniej więcej, jak ten rurociąg będzie szedł. Mówię, no po prostu szkoda, że taka polityka kiedyś była gospodarowania, że ja mówię, z każdego nieużytku, nie wiem czy to jest naturalny nieużytek, czy był stworzony przez kogoś, czy przez naszych dawniejszych sąsiadów. W każdym bądź razie z małego nieużytku robiło się kolejne i tak to wszystko wychodziło. No i teraz praktycznie chciałem, żeby było w linii prostej, jest w linii prostej,
Tu będzie tylko krążka, jeszcze troszeczkę zwozimy tutaj przy tym szaczku. No i będzie jakoś wyglądało. A przede wszystkim będzie się fajnie pracowało, bo już naprawdę nie można było znieść tego. Dobra. A zapomniałem nakrać, żeby ten wykop. Może jeszcze nie obsypujemy słomu. Właśnie tam czytałem się w komentarzu jednym przez przytomiem. Grygnęło mi, że ktoś mówi, o tam widać rurka 80. Właśnie ktoś mówił, że słoma się nie sprawdza. Ale my od 16 roku, można powiedzieć, już tak na legalu sobie te meliorujemy własne pola. Tak to naprawdę to praktycznie całe życie pamiętam, że coś się meliorowało, więc tam i zawsze ta słoma była i nie było. Nie było z tym problemu, tak? W 17 roku praktycznie wszystkie te pola były zmeliorowane bardzo dobrze. Tutaj gdzie jeździmy z tyłu tam za mną była słoma i okej, jest wszystko. Nic tam się nie dzieje, więc. Zresztą tą słomę żeśmy nie wzięli sami z siebie, tylko też od ludzi, co praktykują już od wielu lat, tak, więc oni polecieli nam, więc no i chyba to było dobre to podejście tam. No praktycznie zaraz kończymy jeszcze takie dorównania, można powiedzieć. Tutaj specjalnie urobek zostawiłem, bo tu jest też nisko. Ogólnie kopie się ciężko przy tych kamieniach, bo mówię, no to jest sterta kamieni tu była. Ona jest odrzucona tam na tej kupie. Więc naprawdę było tego dużo. I też tak kopcuję, bo wiadomo, coś usiądzie. Nie chcę jeszcze tego ubijać, bo boję się, że zarwę. I tak to jest, są jakieś warunki, tak? W 17 roku robiliśmy w błocie, w wodzie, w deszczu. A teraz jest suchutko, fajnie. I bez żadnego tam specjalistycznego sprzętu oczywiście, tak? Metodą prób i błędów. Wcześniej podsypałem gliną taką właśnie z tego, a teraz rzucam ten urobek z bagienka. Torf, nie torf. Trochę iłu się znajdzie. Dobra, słuchajcie. Może zapomniałem w ogóle wziąć kamerki. Jak żeśmy wkładali z ojcem tą rurę. No to tyle w sumie z mojego tutaj udziału. Żadnych skarbów się nie udało niestety odkopać. Nie wiem, gdzie oni te skarby. Gdzie oni te wszystkie skarby pochowali? Tu ich na pewno nie było. No więc wyjdę wam mniej więcej zobrazować, jak to tutaj wygląda. Ogólnie jak to gdzieś można było zauważyć, albo tak jak widzicie teraz z góry, wrzucę tutaj inny kadr, jak to oczko wyglądało wcześniej. Więc można powiedzieć, rozciągało się dość szeroko, co nam niestety może powiedzieć, że ta niwelacja tutaj nie przyniosła jakiegoś tam większego obszaru, aczkolwiek ułatwi nam na obecną chwilę pracę, bo tak na dobrą sprawę mieliśmy tutaj jeden długi poprzeczniak i tam był potem kolejny, tutaj się wracał. Powiem szczerze, że to tak bardzo wkurzało, nie dość, że przy pryskaniu, to przy siewie, przy uprawie trzeba było brać ten kawałek jakby na dwa. A teraz po prostu mamy jedno oczko w środku, które bez problemu da się objechać, ominąć, więc akurat one nie będzie nam sprawiało tutaj większego problemu. Co my tutaj zrobiliśmy? No może zacznijmy od samego początku, bo tu trzeba było pogłębić dość intensywnie, dość mocno te oczko, które jest, widzicie, one może teraz nie wygląda jak oczko. One wymaga tutaj jeszcze troszeczkę poprawek, które Łukasz będzie oczywiście tutaj wykonywał. Trzeba to będzie jeszcze wybrać do końca, rozrównać, co się da. No i tutaj co możemy zauważyć, pogłębiliśmy je dość sporo, czyli nie zostało jakby pomniejszone tutaj gabarytowo w tym miejscu, ale zostało dość mocno pogłębione.
No i w związku z czym udało nam się ten cały odcinek tutaj przysypać. Tutaj jest pierwsza studzienka taka metalowa, którą możecie zauważyć. Od niej idzie rura, dochodzi do tamtego krążka, którego wam zaraz pokażę, i tam potem sobie wraca dalej. Natomiast to oczko, które widzimy tutaj po lewej stronie, jest zasilane wodą tutaj jest dorobionego przez nas rurociągu, bo on tak naprawdę kończył się gdzieś w tamtym miejscu, jak zaczyna się ta niwelacja. I myśmy ją tutaj rurką dociągnęli, to jest akurat 80, bo tu przychodzą dwa sączki 50, więc spokojnie ta rura sobie tutaj na bez żadnej spiny odbierze. No i tutaj to przychodzi jeden, potem z tamtej strony chyba bodajże, jak dobrze pamiętam, są dwa sączki, które też tutaj przyprowadzają wodę. I to byłoby w zasadzie na tyle, plus ta woda, która jakby schodzi z tej górki, bo ta górka mimo wszystko ciśnie. Zobaczcie, co tu jest pod spodem, jest dość głęboko wykopane. I tu taką, można powiedzieć, torfową ziemię wyciągamy, czyli dość mocny rozkład organizmów nastąpił tutaj przez te wszystkie lata. Więc jak widzicie, troszeczkę tutaj tego było. No i teraz tu się, można powiedzieć, robi bardzo fajny, kształtny w końcu kawałek, bo to tak pizdowato za przeproszeniem wyglądało. Więc troszeczkę tej ziemi trzeba było tutaj zepchnąć z tej górki. Tutaj też była góreczka, to była taka góreczka, dołek i znowuż góreczka, więc już chociaż jednej się na tą chwilę pozbyliśmy. No i to wszystko, ta cała ziemia, która była przywożona, została usypana tutaj, bo tutaj też był dość spory dołek. Zaraz wam to po krążkach mniej więcej postaram się zobrazować. Bo tutaj zostały wstawione dwa kręgi betonowe. Co to, jakiś drut? Nie, kawałek jakiegoś tam. Dobra, jak to wygląda? Ten krążek jeszcze trzeba w ogóle szpadłem. Zobaczcie, dwa kręgi zostały wsypane. Ten pierwszy, można powiedzieć, który widzimy, kamerę dam trochę niżej. Ten pierwszy, który widzimy, to byłby jakby pierwotny poziom tutaj tego wszystkiego. Drugi już został tutaj też przez nas dołożony i na tą wielkość została dosypana ziemia. Nie wiem, czy to są 80, chyba 80 cm ma jeden, więc o tyle został tutaj podniesiony grunt praktycznie na tym całym odcinku, na tym kole. No i tutaj mam nadzieję, już woda nie będzie stała. Jeżeli będzie chciała stać, to wpłynie sobie do studzienki i mam nadzieję, że odpłynie tą żółtą rurką. Taki jest na to oczywiście plan założony. Zobaczymy, czy to nam zadziała. Ogólnie ta woda z tej studzienki leci sobie potem tym wąwozikiem tam w dół do kolejnej studzienki, ta odprowadza do rowu i potem różnymi ciekami, jak tam jest zrobione. Tam są też dość spore kamionki powkładane, chyba nawet o przekroju 50, nie, dalej, tam jest chyba 300 albo nawet 500, już nie pamiętam, bo to są po niemieckie kręgi jeszcze rzucone, może jakiś błąd popełniłem, ale mniej więcej tam. Na dobrą sprawę człowiek jakby wszedł do niej, to znaczy człowiek, no ja bym nie wlazł, ale nie wiem, dziecko 10-15-letnie by spokojnie sobie mogło przejść tym kręgiem, więc zobaczcie, jaka tu jest duży zrzut wody. No a nam się udało to w jakimś sposobem doprowadzić, więc jak widzicie, ten odcinek dzisiejszy dedykuję wszystkim tym, którzy twierdzą, że rolnika praca kończy się tylko na zasianiu i zbiorze i dalej za przeproszeniem leży z jajami do góry. No więc co, wam dzisiaj ten odcinek chciałem troszeczkę nagrać i pokazać, że jednak nie tylko zajmujemy się uprawą i siewem czy zbiorem, ale też troszeczkę trzeba zadbać o te swoje grunty, żeby na nich chciało coś rosnąć, to po pierwsze, a po drugie, żeby były możliwości, no i ta praca nasza była troszeczkę lepiej wykonana, bez żadnych niepotrzebnych klinów, więc tak to widzicie wygląda. Więc taki odcinek na szybko. Mamy w planie do przebudowy jeszcze jedno takie oczko, one już będzie troszeczkę trudniejsze. Jeżeli mi się uda, to na pewno wam to zobrazuję, pokażę, a jeżeli nie, to po prostu o tym z Łukaszem tylko opowiemy. Także to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. No i co mogę wam powiedzieć? Widzimy się w kolejnych.